faktycznie na ołtarzu. Ale przez lornetkę widzimy, że was nie ma na ołtarzu. Odbioru nie będzie. Jakby ci to powiedzieć? Obraz tak jakby był. Ale... Jest. No jest obraz, jest. Obraz jest. Łączności, wiesz, tej walkie-talkie nie ma, obraz jest. To znaczy, wiesz, no ten obraz, który jest, to on jest taki, jakby ci to powiedzieć, wiesz. No i jest i go nie ma, bo on jest, raz jest kolorowy, teraz się rozmazuje. No widać, że to jest granica zasięgu i że są to bardzo ciężkie warunki. To ja teraz tą niby starą antenę spróbuję. O, teraz jest zajebisty obraz. A jeszcze odpalić ten przybór, widać to? No widać. To jest na Krzyśka telewizorze. A Szymon jest gdzie? Na Krzyśka telewizorze? Szymon na tym, na jego tym Ameryką widzę. No to ja nie wiem, ale tutaj jakoś tak jakby nic nie było widać. No i jest obraz na jednym monitorku, na drugim monitorku, z tym, że na antenie tej, wiesz, panelowej, tej takiej kierunkowej jest lepiej. No ale to jest tak jakby ci to powiedzieć, czy to jest lepiej, czy gorzej, no trudno mi powiedzieć, wiesz, naprawdę. No nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej. Może trochę lepiej. No i drugi zamontuję. No dobrze, spróbuj. To niestety, Krzysiek, tutaj widać, że nic nie widać. Jest to od razu widać, że antena nie pracuje tak jak trzeba. No nie ma rewelacji. Trochę lepiej jest. Jest, zobacz. No jak jest teraz, dobra? Ruleta, no. No, teraz jest. Teraz jest obraz bardzo dobry. To znaczy, wiesz, no czasami ten kolor nawet wypada, także, wiesz, nie ma stałego koloru, nie ma stałego nasycenia i są jakieś takie lekkie dropty, obraz się rozmazuje, ale ja, wiesz, niemniej ja widzę w ogóle co jest, widzę okolice. Natomiast na twoim monitorze z Bay 4 w ogóle nic nie ma. A tam chociaż włączony jest ten nadajnik na 2,4? Tak jest, włączony. No to ja nie wiem, bo tutaj wiesz, no nie ma. W ogóle nic tutaj na tym monitorku, jest całkowita cisza. Na tym twoim malutkim. A, bardzo możliwe, że coś się rozładowało, bo to tak nawet na to wygląda. Ty wiesz, że teraz dobrze widać. Teraz dobrze widać, dobrze, nie wiem, czy tam coś Krzysiek zrobił, czy dotknął ręką gdzieś tam do plusa, ale widać bardzo dobrze. No trudno powiedzieć, czy coś dotknął, czy nie dotknął, ale no dobrze jest, nie? Zresztą jest nagrane i wie, o, teraz się pogorszyło, nie wiem, co on tam zrobił, ale się pogorszyło. Po poziomu ustawił antenkę. Dupa.
O. No teraz z powrotem wróciło i jest dobrze. No trudno mi powiedzieć, że jest tak jakby trochę chyba lepiej jest niż było poprzednio. Żyleta, no zobacz. Dobrze, usuwamy się, zapisamy antenka. Szymon, a jaka to jest antena? To jest ta oryginalna, bacik fabryczny. To jeżeli o to chodzi, to na tym fabrycznym baciku jest najlepiej, bo w tej chwili jest kolor, jest pokazał się jakiś obraz na tym drugim monitorku. I od razu widać, że to jest lepiej. Lepiej jest niż na tamtych dwóch poprzednich. No, a ciekawe, a będziecie jeszcze na ołtarz jechali? Na koniec jedziemy. No niech się cofnie pod lasa, ja tu antenę podniosę. A, no dobrze. A jest, to znaczy co? Ty chcesz załączyć, po prostu wykręci się z tamtego mojego systemu i wkręci się do tego. Nie, nie, cały system na tym chcę odpalić. A, no dobrze. No, spróbujmy tak zrobić. To teraz twój system nie tak. No, ale tam sztuczna antena, to wiesz, to może być tak, że tutaj nic się nie pojawi. Tak jakby mi synchronizacja, wiesz, wpada w ten telewizor. Ja podnoszę. Konrad podnosi antenę. Nacelowuje i synchronizacja chce złapać, ale niestety nie ma obrazu, nie łapie. Może gdyby tam antenkę trochę wyżej podnieść, ale nie ma, nie łapie, nie daje sobie rady, no. Natomiast na, wiesz, to jest ta antena panelowa, natomiast na tym telewizorze tutaj, na tym kontrolnym, na zwykłej antence, to tam śladu nawet nie ma. No to widać, że ta antenka nie tego. A jeszcze jest załączony, czy już wyłączyliście?